poniedziałek. Jest 8 rano, ja jadę do prywatnej pracy i pokażę, co sobie wziąłam na śniadanie w pociągu. Wczoraj skończyłam o północy w spa, a dzisiaj jadę do mojej drugiej pracy, więc nic sobie nie przeszkodziłam, ale sobie wzięłam Emil Dick Tesco. Mam tu kanapki, soczek i chipsy, bo w Anglii się je zawsze kanapki z chipsami, bo to jest naprawdę dobre połączenie. I soczek na potem, bo jadę na cały dzień, długi dzień przede mną dzisiaj. Wjeżdżam do Lidla, muszę jeszcze kupić kilka sklepików, bo wracam do domu i zaczynam robić ciacha. Jeden będzie tort wegański, czekoladowy, z marinami, a drugi będzie z chińczykiem. Na zamówienie. Dawno nic nie robiłam, no ale dostałam zamówienie, więc dobrze. Pokażę wam w domu zakupy. I te na torty, i te dla nas do domu. Zakupy, te dla nas. Bajle, pudingi, lody, winogrona, pomidorki duże, małe, truskawki, kakao, czekolada, awokado i borówki. Nie, borówki do tortu. To do tortu. Druga paczka truskawek, kuleczko kokosowe, Philadelphia, masło wegańskie, białe czekolady, mleczna czekolada, zamienniki jajek, to jest ogustu woda po ciecierzycy, śmietana, borówki, mięta, truskawki. Do dekoracji w zamrażalce mam maliny mrożonej, będę robić żelkę malinową w środku w torcie. Będzie tort czekoladowy z kremem śmietankowym. Z tego i z białej czekolady i na górze będzie krem kokosowy, drip czekoladowy i borówka, truskawka, mięta na ozdobę. Będzie piękny wegański tort i 35 numerek z góry z czekolady. Wegański biszkopt idzie do piekarnika. Na obiad, kolację, ramen, pieczarki, paluszki krabowe z airfryera, chrupkie, jajka i chili Celestina, troszeczkę wersja ostrzejsza. Jest wtorek i czekałam na tą kopertę. 3 tygodnie minęły. 3 tygodnie idą teraz jakieś listy do Anglii, z Polski i otwórzmy to razem. To znaczy ja otworzę i za chwilę wam pokażę. Z drugiej strony jest adres, tu nie będę pokazywać, więc otwieramy. A w tej paczce są nasze przepiękne ślubne zaproszenia. Są w języku polskim, to akurat jest puste, takie ekstra do wypisania. I są przepiękne w języku, więc tutaj zasłaniam, bo są nasze numery telefonów. Ale są piękne. Ojejku, bardzo długo czekaliśmy na zaproszenia. Wow, idealne. Myśleliśmy w ogóle nad innymi, a stwierdziliśmy, idziemy w klasyk. Są przepiękne. Na śniadanie klasyczek, jajecznica na maśle, bajgel, pomidorki. Teraz ma podobnie, tylko inne pomidorki i on ma bajle z masłem. Wychodzi jakaś podobna gra do Simsów i właśnie z Destiny będzie mogła mieć trailer. Ja jestem kompletnie skupiona na robieniu tortu, ale wyszliśmy z domu, kupiliśmy coś do picia, kupiliśmy również coś sobie, ale to pokażę wam w domu. Dustin też sobie coś wybrał do domu. A teraz co teraz robimy? Gdzie idziemy? Słucham? A idziemy kupić wegańską śmietanę. Przyszliśmy z Dustinem na deser i ja zdecydowałam się na sernik pistacjowy, który jest tam. Trzeci, zielony. I na coś do picia. Jeszcze nie wiem co, ale na pewno ja wybieram sernik pistacjowy. 438 kalorii, nie tak źle. Tak to wygląda. Gdzie to jest? Nie no, o tą porcję dla 6 osób. Mhm. No olbrzymia. No. Ale zamówimy sobie kiedyś, 50 funtów. No to przyjść. Sernik pistacjowy? Kawa i do kawy małe brownie. A ty Dustin co wziąłeś? Sernik karmelowy? No. I karmelową latę. Wygląda pysznie. Jestem już w domu. Zaczynamy składać tort. Odwrócę kamerę i coś tam pokażę, ale też chyba nagrywam TikToka, jak robię tort. Chociaż to tak zobaczymy, jak to wyjdzie.
tutaj wam wstawię, jeżeli... albo nie, potem wam wstawię. Ostatnia warstwa nałożona, malinki do środka, zamykam do lętu na 2-3 godzinki i będziemy później kończyć. Kuchnia posprzątana, wszystko zdezynfekowane, pokażę wam co kupiłam. To są te dwie rzeczy, oczywiście listkowy pojemnik na ciasteczka. Przepiękny, tak, wybrałam go. A Dustin sobie kupił, już dawno nam się podobała taka tacka na przekąski, owoce, lody, na sery, na chipsy z salsą. Taka drewniana i ona chyba kosztowała 15 funtów. Tak, 15 funtów, a tego nie będę odwracać jedną ręką, ale kosztował 13 funtów. A że mieliśmy karty podarunkowe ze świąt do TK Maxx, to sobie wybraliśmy. A ten lisek, chyba to jest taki na ciasteczka smoik, ale u nas będzie na batoniki. Upsi, sorka. Batoniki. Idealnie się mieszczą. Jeszcze nie wiem, czy to jest przód. Tak. Pięknie. No i ostatni etap. Kremik kokosowy, jako tynk. Czekolada, owocki, mięta. 35. Jeszcze oczywiście brokat, kuleczki, ale to później. Pięknie. Raz przeciągnięte skropką, nie dotykamy, bo to jest czyste mleczko kokosowe i za chwilę zacznie się rozpuszczać. Szybko do lodówki. Tort się chłodzi, czekolada się chłodzi. Jeszcze zostało mi ozdobić owocami, ale to później. Na razie popcorn i YouTube. Tak, z godzinka. Chill. Obiad, kolacja na dzisiaj. Moja ulubiona, kiedy mam dzień wolny. Mam tutaj ryż z ulubionymi dodatkami. Awokado, łosoś z sosie teriyaki, szpinak, jajko, omlet, liście i ciasto rybne. Teraz ja to samo, ale później, bo na razie jest zajęty. Wygląda pysznie. Ostatnia część, zapakowanie tortu, naklejki, alergeny, wydrukowałam składniki i za chwilę już wam pokażę, jak będzie wszystko gotowe. No i ciacho gotowe, na odwrót lodówki i jutro je rano przed pracą jeszcze zawiozę. I tak się prezentuje, jest to, jak mówiłam, 100% wegańskie. Na 35 godziny Danieli, Dustin w tle gra. Jest 15, skończyłam pracę, idę na siłownię, a w domu czekają na mnie lody z owocami. Więc... idę na shuttle bus, później siłownia i do domku. Teraz dzisiaj ma wolne. Ja dzisiaj miałam nowego pracownika, trenowałam nowego pracownika. Bardzo fajny chłopak. No i tyle, do zobaczenia już w domu. A może na siłowni, zobaczymy. Czas na lody. Mango, truskawki, borówki i lody z Lidla. Mango z kokosem. I dla Dustina. Nagrywam. Mamy dzisiaj pizzę na obiad i mam tu wegańską pepperoni i wege ogród, jak to się nazywa? Garden Party. I sosik z Papa John'sa, bo mają najlepszą wegańską salami. Dzień dobry, jest czwartek, 6 rano, kierowca już czeka, jadę do pracy. I mam mokre włosy, bo dopiero co wyszłam w rysznicę. Dzisiaj kawunia na stacji benzynowej. Ja mam old. Dustin jest full. Kawka. Dziś na lunch mam pitę z łososiem i serkiem Philadelphia i do tego różne sałatki. To jest chyba bakłażan zapiekany. Tu mam nie wiem co, a to są pieczone warzywa. Wygląda super. Kawa mrożona, jestem w sklepie, Dustin chce coś sobie wziąć, a ja idę zaraz do kina, za 15 minut idę na Flesza, bo Flesza również chce obejrzeć, więc zaraz do kina. Za 3 minuty mam seans, ale jeszcze kupię sobie jakąś przekąskę, zaraz wam pokażę, co tym razem wybiorę. Jestem już w kinie, wziąłam sobie paluszki i pierwszy raz idę na film, który jest
oznaczone jakie, jako głębokie doznania. W sensie bardziej muzycznie, bardziej dźwiękowo. Dopłaca się 3 funty, więc ile? So sit back and relax, because here we go. Nagrywam w łazience? Tak, bo jest piękne światło. Go na siłownię. Znaczy, ja idę na siłownię, a wy ze mną. Dzisiaj zrobimy nogi. Mam ze sobą rzecz na siłownię. Jest 20:50. Rozciąganie, wszystko mi boli, bo mi się trzęsą, więc to ja lubię tajemnik. Rozciąganie i kardio, no może trochę brzuszków. Wróciłam do domu i stwierdziłam, że zrobię bananowe muffinki. Mam tu formę przygotowaną i mam tutaj też troszeczkę tej czekolady, co zostało mi z robienia wegańskiego tortu kilka dni temu. I tu będą proteinowe muffinki, bo mam odżywkę białkową o smaku bananowym. Muffiny na jutro gotowe, a jeszcze na dzisiaj nałożyłam sobie lody. Mam trochę kokosowej bitej śmietany, która też mi została z ciasta i truskawki. Wstałam 25 minut temu. To było szybkie przygotowanie się, ale zrobiłam kawkę i mam też babeczkę. I jestem już w Chantelbas. Jadę do pracy i dzisiaj jest piątek. Nie ma nikogo. Chłopaki poszli po kawę. Ja nie potrzebuję, bo zostawiłam swoją. Gotowałam sobie lunch. Mam tu flatbread czosnkowy i warzywka i kawałek sera. I tak wygląda reszta. I też będę dla Dustina przygotowywać zaraz coś pysznego. Więc ja to lubię, takie miksy, więc mi jak najbardziej takie lunche w pracy smakują. Wróciliśmy do domu i czas na lody i owocki. Mam tu banana, winogrona, truskawkę i troszkę brzoskwini. Troszkę. Dustin ma taką samą porcję. Jestem już w pracy, jest sobota. Ta-dam. Pokażę wam, jak jest przygotowany basen dla naszych gości. Mamy kółka, takie wielkie dla osób dorosłych. Tam są takie małe. Wygląda pięknie, gotowe, sobota, 8:30, zaczynamy dzień pracy, ja dziś jestem do 16:00. Jest 18:00, na zewnątrz 29 stopni, przypominam, mieszkam w Anglii. Wróciłam z mini zakupów, dosłownie kilka składników, kupiłam lody, banany, bo będę robić chlebek bananowy i mango. Pokażę wam owoce kawy i pokażę, co kupiłam. Nieduże te zakupy. Jedno mango z Tesco, takie do zjedzenia dzisiaj. Jedno mango tańsze z Lidla, takie, które jeszcze poleży. Lody, nigdzie nie ma lodów niskokalorycznych, są wykupione, więc stawiam na lizaki lodowe i on jeden ma 29 kalorii. I wzięłam takie lody do deserów lodowych, które sobie jemy codziennie po pracy. A ja jutro mam w ogóle wolne, to zrobię sobie deser lodowy z owocami. Czekolada mleczna, bo będę robić chlebek dla Dustina, bananowy. 2 pudinki, w ogóle wrzucę sobie do zamrażalki i zobaczę, jak ktoś się go je mrożonego. I kupiłam też 3 produkty, jeden do sprzątania, jeden do prania i żel pod prysznic. Tyle. Ile zapłaciłam? Nie pamiętam, z 15 funtów? 18 za te 3 produkty i 10 funtów za zakupy spożywcze. Wstawiłam pranie i na obiad robię nam rybę. I będzie z ziemniaczkami. Patelnia się rozgrzewa. Pokażę wam już, jak będzie na talerzach. Jeszcze pewnie jakąś surówkę przygotuję. Zobaczymy, jakieś warzywka. Najpierw usmażę rybę.
ziemniaczki, ryba i buraczki zrobione. I jeszcze wstawiam chleb bananowy do pieczenia. Tak jest. Rozkładam na talerz. Albo nie, w sumie wyłożę tak na stół i nałożymy sobie, ile będziemy mieli ochoty. Czas na deser. Lody, mango, truskawki i trochę czekolady. I chill przy YouTube. Pytanie numer 2, ale dziś już niedziela. Wczorajszy chlebek bananowy, który upiekłam. I będę robić teraz śniadanko. I oczywiście zrobię sobie potem kawkę i spróbuję tego chlebka. Na pewno będzie pyszny. Jak może być niedobry chlebek czekoladowy z mleczną czekoladą? Czas na śniadanie. I dziś mam wolne. Ta-da-tum! Spędzimy fajnie dzień razem. Śniadanie będzie mega proste. Mam tu twaróg ze słodzikiem i wanilią. I mam z tostowanego bajla z rodzynkami. Pyszne połączenie. Dodałam jeszcze mrożone maliny, poczekam chwilę, aż się rozmrożą i będę miała pyszne na słodko kanapki. Gotowa? Jest 11.30, ja już się wybrałam, umyłam włosy, lekki makijaż, SPF. Idę po prostu, wychodzę z domu, idę na spacer, idę na solarium, ponieważ ubrałam sukienkę. Wyglądam tak, mam plecaczek i widać tutaj, jak jestem biała w porównaniu do tutaj, więc idę na solarium na 5 minut. Więc dzisiaj sukieneczka, też nogi tak samo, opalone, nieopalone. Więc solarium, lody, mini zakupy, może podjadę do Aldiego, nie wiem. Chciałam sobie dużą kawę i pokażę wam, jaka jest wystawka w sklepie, gdzie można kupić balony i wszystkie takie gadżety. Wieczór pański, Edyta do mnie dzwoni, muszę odebrać. Solarium wygląda identycznie jak w Polsce. Mam u siebie taki sklep, gdzie można kupić wegańskie produkty, wszystko na kilogramy, jak również i bez cukru. Jakie fajne słoiki są do organizacji kuchni za funta 99, ale również są produkty bez cukru. Przekąski, dużo tego, coś sobie wybiorę. Mała przekąska, mam tu brownie i wodę malinową. Ale jest 30 stopni, nic się nie zmieniło, ale jest już 15 i za chwilę widzę się zacieniam, bo Dustin skończył pracę i jest już w szatro. Wróciłam do domu, zrobiliśmy mini zakupy, pokażę wam. I jest tutaj owoce, warzywa na dzisiejszy, jutrzejszy obiad i trochę przekąsek. Pozrobimy sobie taki talerz przekąsek, ale to pokażę wam wieczorem. Dustin wziął sobie kurczaka i właśnie to jest jego obiad, będą schabowe. Mamy ziemniaki i zrobię taką miskę, sałata, ogórek, papryka, pomidorki, taką miskę, taką surówkę po prostu. Mam mango, kupiłam sobie dwa opakowania acai, przekąski, paluszki, to Dustin sobie wziął zapas, to są dla mnie, winogrona, chipsy, ja wzięłam, wybrałam z groszku, Dustin wziął tortille, dip do tortilli, banany, jajka, to żeby już były, i lody. Za wszystko zapłaciliśmy około 30 funtów w dwóch różnych sklepach, bo acai i paluszki są z osiedlowego sklepu, a reszta jest z Lidla. No i nasz dzisiejszy obiadek. Mamy ziemniaki. Dustin ma schabowy, ja mam jajka. Dustin zrobił surówkę i mamy wodę gazowaną. Ja mam sokiem z grejpfrutowym. Z sokiem grejpfrutowym i Dustin ma tylko kawkę. Moja kawka jest w lodówce, bo ja mam ochotę na kawę na zimno. Tak się prezentuje na rzecz niedzielny obiadek. Taki klasyczek.